Dzień dobry. Witam wszystkich, kto przyszedł na mój kanał. Dzisiaj chcę Wam pokazać taki oto ściek, nazywa się krzyżykowy. Jedna z moich subskrybentek, pani Agnieszka, poprosiła mnie, żeby ja pokazała, jak robi się taki ściek. Właśnie chcę pokazać, że ten kołnierzyk też zrobiony tym ściekiem. Ściek nazywa się krzyżykowy. On bardzo prosty w wykonaniu i wydaje mi się, że każdy, kto zaczynał przygodę z koralikami, zaczynał z tego oto ściegu. Właśnie ja zaczynałam uczyć się jakiś ozdób, robić ozdoby koralikami, to zaczynałam właśnie z tego ściegu. I powiem, że ten ściek robi się dwoma sposobami. Można robić jego na dwóch iglach. Ten właśnie zrobiony jest na dwóch iglach. I można robić jego iglą. I widzimy tutaj, że wykonanie iglą wygląda nie tak ładnie, tak jak ten, który zrobiony na dwoma iglami. Także wydaje mi się, że ten ściek trzeba robić na dwóch iglach. Ten kołnierzyk też robiłam na dwóch iglach i tutaj zastosowałam koraliki trzech rozmiarów. Te są mniejsze 4 milimetry, później tutaj większe 6 mm i na końcu dałam 8 mm, żeby było tutaj poszerzenie tego, no i po prostu, żeby ładnie wyglądała. To wkrótce o naszym dzisiejszym spotkaniu. Kogo to będzie interesować, jak zrobić taki ściek, to proszę zostać ze mną. Witam pani Agnieszkę, która chce nauczyć się robić taki ściek i jakby coś było niezrozumiałe, to proszę pisać mnie w komentarzach. Tutaj tym ściekiem wykonała taki sznurek dla okularów, który mocuje się na zausznicy tutaj i po prostu później wieszamy tutaj na szyję i nie szukamy tych okularów. No i ja zacznę. Odłożę ten kołnierzyk i pokażę najpierw, jak robi się ten ściek dwoma iglami. I od razu powiem, że ten ściek najlepiej to robić na żyłce. Nawlekłam żyłkę na dwie igły. Na każdej igle zamocowałam tutaj, zawiązałam węzelek koło uszka tej igły, dlatego żeby nie wyskakiwała nam żyłka i trzymała się mocno. I użyłam żyłkę taką 0,2 mm. Akurat ona, przepraszam, pasuje na te małe koraliki. Koraliki numer 11 firmy Preciosa. Później pokażę Wam, jak można zrobić, znaczy jak ten ściek pokaże, jak robić na grubszej żyłce i na takich większych koralikach. Na takich większych koralikach może będzie Wam lepiej widać i będzie pożyteczne. No, a teraz zacznę. Nabieram 4 koraliki na jedną iglę. 4 koraliki i opuszczam na dół. Opuszczam ich na dół. Staram się, żeby tutaj igły były równe, złożone równiutko. Wtedy sprecyzujemy środek tej żyłki i będziemy robić dalej. Dalej robimy co? Początki zawsze są nie bardzo łatwe. I jedną iglą, na przykład lewą, przychodzę tutaj przez jeden koralik.
tak, nam widać, że cztery koraliki nam tutaj są. I jedną iglą lewą przychodzę przez ten koralik, pierwszy z prawej strony, naprzeciw. Tutaj żyłka nam wychodzi tak z tego koraliku, a my wchodzimy naprzeciw iglą. Tak to powinno być. I podciągamy. I jeszcze raz weźmiemy dwie igły w rękę i jeszcze raz sprecyzujemy, żeby ta nasza, ten krzyżyk, już nam zrobił się krzyżyk, żeby ten krzyżyk był mniej więcej po środku żyłki. I teraz, po prostu rekomenduję, żeby wziąć i jak macie taką matę, na którą robicie z materiału, po prostu przypiąć ten krzyżyk do tego materiału, ten górny koralik, tak zrobić. Przypiąć do tego materiału, na którym robicie, tak? Żeby było po prostu łatwiej. I teraz już nam będzie szła robota lepiej. Nabieramy na jeden, na prawą iglę, w moim przypadku prawa igla, nabieramy dwa koraliki, opuszczamy ich tutaj na dół, do tego krzyżyka, później odkładamy iglę w stronę, żeby ona nam nie przeszkadzała, bierzemy lewą iglę i nabieramy jeden koralik na lewą iglę i od razu przychodzimy przez te dwa koraliki, które nabraliśmy i opuściliśmy na dół, tylko znowu z drugiej strony, naprzeciw i podciągamy. I teraz musimy te igły zmienić. Lewa igła będzie nam po prawej stronie, a prawa igła będzie po lewej. Podciągamy i już mamy znowu krzyżyk. Jeszcze raz pokażę. Tutaj będę żyłki trzymać. Na prawą igłę nabieram dwa koraliki. Opuszczam na dół. Odkładam igle, biorę lewą iglę, nabieram jeden koralik, jeden i od razu wchodzę tą lewą iglą w te dwa koraliki, w pierwszy z dwóch, z drugiej strony. Tak to powinno być. I teraz podciągam i od razu biorę prawą iglę i zmieniam ich położenia. Po prostu zmieniam. Lewa igła musi iść na prawą stronę, prawa igła na lewą. Jeszcze raz. Pokazuję jeszcze raz. Na prawą iglę nabieram dwa koraliki. Opuszczam ich na dół, odkładam igle po prawej stronie, biorę igle z lewą igle, nabieram jeden koralik i od razu wchodzę w ten oto koralik pierwszy z tych dwóch, z drugiej strony i tutaj od razu biorę tą iglę w prawą rękę, a w lewą rękę biorę prawą iglę. Nie wiem, czy wam tutaj widać. I ich podciągam. I już mamy następny krzyżyk. Jeszcze raz. Prawą iglą nabieram dwa koraliki. Dwa. Opuszczam. Tak. Odkładam iglę w stronę, biorę lewą iglę, nabieram jeden koralik i wchodzę w ten pierwszy z dwóch naprzeciw. I tutaj właśnie taki moment, że trzeba
wziąć tą mygłę prawą ręką, a tą mygłą, którą odstawiliśmy, wziąć lewą ręką i zaciągnąć. I tak się robi ten ściek. Bardzo, bardzo ładny ściek, bardzo taki lekko wykonany, nie potrzebuje dużo nitek, taki oszczędny, można powiedzieć. Można robić z tego ściegu dwa rzędy albo trzy, tylko może pokażę w następnym wideo, bo to już będzie trochę inne, trzeba upleść tutaj dłuższy ten sznurek i później pokażę, jak można zrobić drugi rząd tego ściegu. A teraz pokażę wam, jak zrobić z większych koralików, na przykład z takich, no na przykład ktoś będzie chciał zrobić z takich większych. Właśnie jak ktoś się uczy, to najlepiej uczyć się najpierw z takich większych koralików, bo to po prostu lżej będzie. I na grubszej żyłce, bo ta żyłka 0,2 mm, oczywiście ona pasuje do tych drobnych koralików. Ale ja wezmę, mam taką grubszą żyłkę i pokażę wam, jak to zrobić grubszą żyłkę, żyłką na większych koralików. Tutaj nie wiem, czy wam pokazywać. Napiszcie mnie w komentarzach. Można zrobić ten ściek jedną iglą, tak? No, ale on wychodzi niechlujny taki. Dlaczego? Dlatego, że ciężko tą żyłkę zaciągnąć dobrze, żeby te koraliki stali sztywno. Dlatego ja nie stosuję ten ściek, nie robię ten ściek jedną iglą, tylko na dwóch iglach on wychodzi bardzo ładnie. Zmienię teraz dekorację, wezmę grubszą żyłkę i większe koraliki i pokażę wam i na większych koralikach, jak to się robi. Teraz wzięłam taką grubszą żyłkę. Ona jest 0,28 grubość. Jest dosyć gruba. I wezmę takie koraliki. Ósemka. Chyba ósemka to jest. No i teraz, i tak, jak robimy już takimi większymi koralikami, to niepotrzebna nam igla. Na tą żyłkę igla niepotrzebna. Będziemy robić bez igieł. I teraz tak, nabieram tutaj na jeden koniec cztery koraliki. Nic nie widzę tutaj, bo... Raz, dwa, trzy i cztery. Opuszczamy ich na dół. Tutaj ja mam taką niedużą żyłkę, także nie będzie mnie plątać się. Opuszczam na dół, tak? I przykładam tak... ich i trzymam lewą ręką, żeby po prostu były stale sztywno. I teraz znowu jest prawa żyłka i lewa żyłka. I lewą żyłką przychodzę tutaj przez ten pierwszy koralik i podciągam. Podciągam, ono tutaj nie będzie po środku, oczywiście najpierw na początku to, oj, zaraz zgubiłam koniuszek. Trzymam tutaj dwa koniuszki razem, podciągam to wszystko na dół i mamy krzyżyk, tak? Mamy krzyżyk. I teraz ten krzyżyk znowu. Najlepiej to zamocować taką szpilką do podłoża, tak? Wtedy ono nam nie będzie ani latać, ani kręcić się, będzie wygodniej robić. No i teraz znowu nabieram dwa koraliki,
na prawą żyłkę, dwa koraliki na prawą, opuszczam na dół, odkładam tą żyłkę tutaj w stronę, biorę lewą żyłkę do rąk i nabieram jeden koralik i od razu wchodzę tą lewą żyłką w ten prawy koralik, pierwszy, z prawej żyłki. I podciągam. I biorę tą żyłkę w prawą, prawą ręką, a prawą żyłkę biorę lewą ręką. I podciągam. Tu jest taki moment neurologiczny, tak powiem. No i teraz trzeba trzymać tutaj, przytrzymać, żeby to ułożyło się w krzyżyk. I teraz jeszcze raz. Biorę na prawą żyłkę dwa koraliki, odkładam ich, biorę lewą żyłkę, nabieram jeden koralik i od razu wchodzę w ten pierwszy z tych dwóch na prawej żyłce. I podciągam i przykładam ręki. Tą lewą żyłkę biorę w prawą rękę, a prawą rękę biorę lewą żyłkę i podciągam. No i mamy krzyżyk kolejny. Dlaczego nabieramy 2 i 1? 3 koraliki w sumie nabieramy, a krzyżyk nam składa się z 4 koralików. Dlatego, że ten do kolejnego krzyżyku my mamy już ten jeden koralik, prawda? Dlatego, żeby pobudować nam ten krzyżyk z 4 koralików, nam potrzebne tylko 3 koraliki. I 2 nabieramy na prawą żyłkę, a 1 na lewą. Jeszcze raz pokażę. Jeden koralik, drugi koralik, opuszczam, biorę lewą żyłkę do rąk, nabieram jeden koralik, i przychodzę tą lewą żyłką w te prawe koraliki, w ten pierwszy na prawej żyłce. I wyciągam tą żyłkę i przykładam ręce. Przykładam ręce, podciągam i jest następny krzyżyk. No i chyba tyle, co chciałam Wam pokazać. Jeśli Wam to wideo było pożytecznym, to proszę postawić mi like. Kto chce, może zasubskrybować mój kanał. Będę pokazywać jeszcze dużo ciekawych rzeczy. Zachęcam do tego. I jakby chcieliście, żeby nauczyć się, jak robić na przykład drugi rząd, można zrobić bransoletkę na przykład z tego, tak? Robimy bransoletkę i chcemy, żeby ona była szersza i trzeba dołączyć tutaj drugi rząd albo trzeci. Jak Was to będzie interesowało, to proszę pisać mnie komentarze tutaj pod filmikiem. A ja dzisiaj dziękuję za spotkanie z Wami, za poświęcony czas, który poświęcili oglądając moje wideo. Myślę, że było zrozumiałe i czekam na Wasze komentarze i lajki. A na dzisiaj to wszystko i życzę wszystkim wszystkiego dobrego. Do widzenia.